Cześć, witajcie ludzie, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie, jestem Miki. Tak, i dzisiaj jesteśmy sobie we farmingu, lecimy z odcinkiem. Tak, z nawozu już wiosnę mamy. Tylko tak, dobra. Wyjeżdżamy sobie ogółem z nawozami. I ten, teraz muszę Amazonkę podpiąć. Gdzie Dobra. się na ten sklep jechał, bo już nie pamiętam. Jak ten... Dobra, to cię puszczę pierwszego. O matko. Dobra, podpinamy Amazonkę. Jak widzicie, manualne I podczepianie tu. tam na tym sklepie coś stoi, nie? No. Dobra, już teraz wiem polną drogą tutaj koło lasu. Tak, dokładnie. Tylko ten. Ja sobie pierwszy nawóz nasypię, a tobie resztkę dam. Dobra. No, ja zasypię ci tam ładnie. No, Miki dzisiaj leci siać jarę. A ja lecę dzisiaj siać Ta nawózka. Jarek ogarek. Na ozimę. To odcinek miał być już tak. Chyba we wtorek, ale dopiero dzisiaj zasiedliśmy, bo tak ten trochę mniej czasu miałem ja. Miki tam nie wiem jak tam z czasem był i ten. Tak średnio bym powiedział. I no, i niestety tam ładnie 85 łapek dobiliście, więc bardzo dziękuję. Pamiętajcie o łapeczce w górze i 80 łapek, siadamy znowu myślę. Teraz trochę więcej czasu będzie, bo weekend to na pewno od razu dostaniecie ten odcinek. No, a łapka w górę zawsze motywuje, więc zostawicie pięknie, ładnie, elegancko. I coś tam w komentarzu też napiszcie. Dobra. Adam Genek ten wózkiem. Aha, siebie to naprawdę dużo było. Nie wiem, z 300 kilo tam było. 200. No. To kup mi jeszcze te Big Baga. Dobra, to Big Baga kupię i ci nasypię, bo te z modów. No nie, te z modu zwykłego mi kup. Nie, te są fajniejsze. A co to za różnica, jak i tak to od razu tankujemy? Bo będę się mógł widlakiem trochę pobawić. Aha, bo to jest widak, dobra. Firmowy. No, ogółem pewno ten pieniądze to mamy z tego. Mamy z mleka. Bo mleko sprzedałem poza odcinkiem, bo cena była. W miarę. Dobra, cyk. Boże, nie wiem, czy tym widlakiem się wbijemy do tego agromasza. To się zobaczy. Otwórz drugą klapę na nawóz. Tak, też coś myślę. Genek, faja, ledwo do Amazonki sięgły. Kurde. No, teraz się otworzę na nawóz. Nie sięgniesz, mówię ci. No przecież ja już mam na maksa. Aha. No to się pobawisz, fest. Też tak myślę. Dobra. Czekaj, opuszczę. Opuszcz! O nie. Nie, to naklikłem. Boże, Gienek klawiaturę nie mógł trafić. Dobra, słuchaj Miki, ty to se załaduj, ja jadę sam na wóz wozić. Kombinował i wykombinował. No dobra, tam jesteś kombinant największy. We wsi to. Ej, no i... Nie, no zabić to za mało po prostu. Weź tam rynką tak. Dobra, A ja ci wyprzedzamy dam sobie. rynką, nie? No. ogółem ludzie, co to miałem mówić? Lecimy dzisiaj na najbardziej górzyste pole i chyba jeden największe jakie mamy. Zobaczymy jak drenówka tam będzie dawała radę, bo z wapnem to tam dosyć ciężka, bo ja. A z nawozem to zobaczymy. Choć wapno chyba trochę cięższe jest tak to jak nawóz. A ja, I don't know. No. Gienek dzisiaj leci. Co tam Gienek się jedzie, gdzie ty jedziesz? A Owiec ma. nie, może się pszenica albo owiec, no. No to owiec jak tam daj. Ale ładnie takie słońce słoneczne. A ten Big Bag wejdzie do tego? Wejdzie chyba, nie? Do siewnika? No powiem wejść, najwyżej zostanie trochę. Ojej, jeszcze brakło. Bo 3 tony tam jest pojemności, a nie wiem ile tam było w tym siewniku. No. Ty nie mam tematu do Było rozmów. 400 kilo, no bo było 200 tu na tym i tutaj było 200 jeszcze, no też 400, nie? I 2 tony to jest 2400. Pożyczasz 2400, oddajesz 2400. Tak jest. A Dobra. nawoz ma być 400 kilo. No to tam starczy. Amaraz by był sypany. Więc to na spokojnie starczy. Boże, kurde, no chyba zacznę żałować, że ten ciągnik wziąłem do tej roboty. Czemu? No bo tak średnio ten się tu pod górkę. Domaga?
No, na razie ten Malw ciężko wjechać na to pole. Ciekawe, jak Miałem już stajer ciężko się sobie. ogarnąć, gdzie jestem, bo tutaj ja by raz chyba byłem, albo dwa. To nieźle. A ja tutaj. Tamtą stronę bardziej miałem obcykaną, a tą tak. Ja mam ciężko ogarnąć, kurde, jak tu jechać. Jednak. Jak? No przy ciebie. No tak, ale. Tak, to pole jest. Tylko nie cofaj, nie? Bo to wiesz. O Boż, z rozsiewaczem to jeszcze. Ty ze siewnikiem lepiej nie cofaj. Boże, Boże, ten silnik to na zakręcie mnie wyprzedził. nawóz 8 na godzinę. Hardcore. Ja tak mówię, nie? Czemu ten ciągnik tak ciężko ma, a ten siewnik był opuszczony. Po asfalcie. No, ty, a co my mamy tu posiane na tym? Chyba pszenica jest na tym polu, co ja tam na nawóz sieję. No. Co tutaj siejemy? Owiec, tak? No, daj tam owiec. Dobra. Niech będzie. Jeszcze ogółem ludzie, w planach jest maszyna do kupienia. Właśnie zamiast Waderstata raczej kupimy Kvernelanda, głębosza takiego fajnego. Bo ten, trochę głębiej będzie tym Kvernelandem robione niż tamtym tym. A i tak mamy gruber, więc ten gruber Kuna to raczej ten, ale to jeszcze się zobaczy, może Waderstat zostanie. Zobaczymy, jak to będzie z pieniążkami, bo jak będzie mało pieniążków. Ile ty z tym jeździłeś? Z tamtym silnikiem? Chyba 18 maksia, a czemu? Bo 16 idzie. O, no, może ten, za naprawę pewnie tam potrzebuje. A spalanie 100 na 100. 100 na 100? A ja gdzie tu mam spalanie? Gdzie tu jest Gienek? Aha. A ja mam 17. Ale z górki To jadę. trochę jak idę. A, no to chyba, że tak. Teraz 22, bo górka trochę łagodniejsza. Ale to pole to jest naprawdę, ludzie, feste górzyste. Tutaj żniwa będą fest. Jeszcze kombajn na Olik się Gienek jak i znalazł. Klasa. Takiego klasa Lexiona. No, ale zobaczymy, tam jedziemy oglądać. Może się. Pojedziemy, tam wypijemy kawkę, herbatkę, się do może dogadamy. No, z prądem. Bo gościu już jest trochę urojony, także No, łatwo pójdzie. ale mi się gardło. No, czuć, że mam zdarte, bo kurde, aż taką chrypkę trochę dostałem. No, a tam źle pewno chipsy paprykowe. Boże, Gienek, mówisz, jakbyś 80 lat miał. O, nie ma jeszcze tyle, to nie ma, dopiero 17. No, Gienek, ty w tym tygodniu urodziny miał, ludzie. Ty, w sumie ja ci 100 lat Tak. zapomniałem zaśpiewać, ale ci na Facebooku złożyłem, dobra. No. To się liczy podobnie. To jak ktoś dotrwał do tego momentu w odcinku, to może napisać hashtag urodzinki. Ta jest. No. Jak ktoś dotrwał, to bardzo proszę. Jeszcze opryskiwać jest w planach, bo normalnie tyle planów na zakupy, że ja nie wiem, skąd pieniądze będziemy brać na to. Krowy sprzedamy, John Deere sprzedamy No. i będziemy sztajrem robić. No. Jeszcze właśnie, jeszcze sztajer miałby na wymianę, ale z tym turem teraz to trochę lepiej daje radę. No, jak jest kamerka, to już jest Ej, git. właśnie, czekaj, ludzie ten, mogą to na początku odcinka powiedzieć. Zapomniałem. Update 1.3.0 na Steamie z bety. Takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy się No, dzieją. ale patrz, na przykład u Bolka, nie, jak Wiem. oglądałem odcinek dzisiaj, to nic, I normalnie takie jest. rzeczy się dzieją. Ja nie wiem czemu. Ja nie To wiem chyba czemu. jest mapą. Rzecz wątpliwa, bo nawet w edytorze terenów, ludzie, nie mamy tej trawy, żeby dodać. Więc jakby ktoś wiedział, to tam w komentarzu może też ładnie napisać. Bardzo serdecznie podziękuję. A tak jeszcze z ogłoszeń parafialnych, to Facebook jest i donaty w opisie. Więc tam jak ktoś chce wesprzeć pieniążkiem, to tam jest link. I na fanpage'a możecie wbić tam zdjątka się czasem z farminga jakieś pojawiają coś ten w ciach Bajera i w ogóle. Kurde, taki trochę mały jest ten silnik. Gienek, ty wiesz, ile ja nim obsiałem? No wiem. Ja swoim i 30 też trochę już obsiałem. No co innego w ralu i w farmingu, bo w ralu taki jeszcze większa radość jest z tego, W z realu roboty. 3-metrowym to ubywa jak nie wiem, bo z piątką zapierdzielasz to człowieku. Gienek jeździ piątką z siewnikiem, się wydało. No co, jak się da, to się jeździ. O Boż. Nie no, z A ty górki. jak jeździłeś u siebie? Nie no, tam wuja to zazwyczaj czwórką jeździ, a ten Darek to jak jest z górki, to piątką. Ja twojego wuja nie skomentuję, żeby być niemiłym, więc. O Boż.
Tak, ja, i tak jest ten sam wysiew, a to nie wiem, czy się coś bardziej zużywa. Nie wiem, czy ta tarcza sprzęgło bardziej się nie zużywa, czy jakoś tak jak piątką. Tak, zużywa się. Jak trzyma na sprzęgle, to się wytrze. Jak Nie. strzeli ze sprzęgła i ciągnie normalnie, to się nic nie zatrze. No, Jeszcze a nie. lepiej, jak jedziesz większą prędkością. No. Szybciej skończysz robotę. Ogólnie u tej osoby, co ci wczoraj wysyłałem screen rozmów, nie? No. To tak tanio poszły te rzeczy. 500 za talerzówkę większą niż tą, co ty talerzowałeś, nie? Kurde. Bym kupił, bym zrobił se dwie. No, ale serio ci mówię, tak tanio poszły. Puk podorywka, piątka, 200. Kurde, nie wiem, czy w tym roku czasem od pięknego dnia kupimy tej talerzówki ma i nie wyremontujemy jej. Rodo. Dobra tam, Rodo, RODO. Rodo Elektrodo. No, ten, od tego pana też pewno byś miał tanio. Dobra, tu jeszcze ten. Polecimy sobie dzisiaj na rzepak, myślę. No Już tam do. by się wzięło w kieszeń jakieś szkło i... No, ale ten. Ale nie ogólnie, bo i tak je nie używa, i tak. Tak mu stoi, i tak. No... A ten Kurde, jeszcze. te talerze były zapieczone jak się wbiliśmy, nie? No, a tam. Kręci się nie chciały. W tamtej talerzówce, aby łożysko było coś do roboty, czy coś. No to w tej też będzie łożysko do roboty, nie? No, a ten, a teraz ten dziadek tej osoby sprzedaje puk trójkę, nie? I z No. kolczatką, nie? 1500. Ło, kurde. To ja obrotówkę dziś widziałem, chyba dwójkę za tyle ostatnio. No ale wiesz, jak jest dobra trójka, nic nie spawa na nic, no to jest praktyczny stan jak z fabryki, nie? No ta, ale taka pordzewiała fez, nie? Nie wiem, farby to tam nie wiem, czy tam cokolwiek było. O, Gienek się tam mikrofon rzucił pod biurko. Normalnie na pełnej tam było rzucane. No, jakoś dałem radę na tych górkach z tym nawozem. Szkoda, że z wapnem sobie tak nie jeździłem w poprzek. Bo mogłem tak jeździć w sumie. Nie przemyślałem tego. A tutaj rzepak, jedna z poletek doświadczalnych. Jeszcze czekajcie, może ja sobie zdjęcie jakieś pacnę. Dobra, cyk, dwójeczka. Dobra, eleganckie zdjęcia i lecimy sobie dalej z odcineczkiem. Gienek, ty tym, jak jesteś, to się odmutuj. No teraz się odmutowałem przed chwilą, bo akurat no mogłem. Dobra. No, jeszcze tamten agregat 2,5 metra jest i agregat jeszcze większy jeden jest i jeszcze jest ten, gwiazdówka do zgrabiania i 60. 60 też? A to pewno No. ta 60 jest droga jak byk. 8 koła, czy tam 7. No to mało. No, ale bez papierów. Aha, no to dużo. Aha, no to. Ale czemu bez Tak, bez papierów? papierów tyle? To człowieku. A czemu bez papierów? No nie ma tabliczki, no to jak zarejestrujesz ciągnik? Aha, że tabliczki na silniku, czy tam gdzieś? No. No bo ktoś ją zezłomował tak jakby, nie? Ale jest ciągnik. Żeby nie płacić po prostu ubezpieczenia No to i trochę taki tyle. głupi człowiek, bo jak ją kupowali, ona już była bez papierów. No, no to była zezłomowana i tańsza była, nie? Jak, no co? Jak masz koło domu pole, nigdzie nie musisz jechać, to po co ci papiery? No, ale nas kupczy też, to wiesz. A może miał drugi ciągnik? Z Znaczy, papierami większy? no może, ale ten co obecny, to nie. Znaczy, No, no. a patrz, czy kupisz sobie blachę jakąś ten, nie wiadomo jaką, dowód se wydrukujesz i możesz sobie jechać jak chcesz. O Boże. Ty Dobra. myślisz, że ktoś sprawdza, wiecie, jak cię policja zapyta, to ci sprawdza tabliczkę na silniku? Nie, no ale. Dobra, to. Nie mów na odcinku Gienek tych twoich patentów, bo jeszcze ktoś je wykorzysta. Nie, ja mam ciągnik zarejestrowany, wszystko jest legalnie, ja tam nic nie mówię, no ale tak ludzie robią, no co? My Dobra. będziemy się oszukiwać. Dobra, ja tu parkuję renówkę na noc. Jutro się dokończy. Idę do Gienka. Kurde, to teraz prawie wszystkie maszyny przyszły na to gospodarstwo. Nie, bo tam są dwa ciągniki. No, a na tamto, no to tak. No, dobra, widzicie, Gienek tutaj lokomotywą ciśnie. Naszą mniejszą, co prawda. Jo. No, łapeczkę w górę, ludzie, tam do opisu zajrzyjcie i w komentarzu napiszcie, no, hashtag urodziny, to tam już kiedyś, ale jak nadal jesteście, to hashtag urodziny i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.